Cześć, tutorial jak używać zgrzewarki z Lidla Silver Crest. Te rurki służą do pudełek do pakowania próżniowego, więc nie będę podejmował tematu, bo nie mam takich pudełek. Jeśli chodzi o samą folię, to bardzo prosta rzecz. Mamy tutaj cztery przyciski. Ten przycisk służy do zgrzewania. Ten przycisk służy do wyciągania powietrza i zgrzewania. Tu te trzy opcje, te dwie opcje wybieramy w momencie, kiedy mamy na przykład jakiś tam coś z jakąś tam wodą, na przykład ogórki konserwowe dzisiaj kroiłem w plastry i zgrzewałem, więc najpierw wciskam to, żeby się zapaliło na zielono. To jest opcja soft, czyli miękkie jakieś tam produkty typu warzywa, owoce, jakieś tam, nie wiem, ciasto na przykład. Więc jeżeli jest dodatkowo coś jeszcze delikatnego, wciskamy to też. No ale okej, dobra, teraz mamy folię i powiedzmy, bo to jest rękaw, czyli z dwóch stron jest otwarta, więc wkładamy ją, żeby zgrzać. Żeby zgrzać wystarczy, żeby przylegała tutaj do tej taśmy zgrzewającej, która się nagrzewa, więc wystarczy ją tylko, nawet jeśli chodzi o jakąś tam oszczędność, wystarczy ją położyć na tej taśmie. O, zamykamy tak, żeby te tutaj przyciski wyskoczyły. I co? I wciskamy tylko zgrzewanie, czyli wciskamy, czekamy, aż zacznie migać czerwona lampka, a po chwili zgaśnie. Wtedy znaczy, że już jest gotowe, zgrzane. Trwa to dosłownie jakąś chwilę. Mamy, proszę, jest zgrzane, w porządku. No i tam odcinamy sobie jakiś tam kawałek, jaki potrzebujemy, co akurat będziemy tam wkładać, jak dużo. Powiedzmy, ja mam cytrynę przykładową, wziąłem pierwsze lepsze, co leżało pod ręką. Wkładamy. I teraz jest kwestia taka, że ten pojemniczek plastikowy jest po to, że jeżeli tu rzeczywiście byłby jakiś płyn, to w tym pojemniczku zbiera się płyn. I wydaje mi się, że tu są jakieś czujniki, które powodują, że jak one tylko dostaną tego płynu, to się wyłącza automatycznie. No i wtedy na przykład trzeba wziąć, odlać ten nadmiar płynu i jeszcze raz powtórzyć czynność. Ale dobra, tu nie mamy żadnego płynu, więc kładziemy tak, żeby krawędź tej folii przylegała tutaj do końca tego, tutaj do tych ograniczników takich, które widać. Zamykamy. Znowu klik. No i tutaj już bez żadnych opcji wody, żadnych jakichś delikatnych, po prostu wciskamy zgrzewanie z wyciąganiem powietrza. I czekamy, aż zaczną migać te diody, zgasną, znaczy, że już jest wykonana operacja. Urządzenie wydaje się, że ma jakiś czujnik, który po prostu, dopóki nie zostanie wyciągnięte całe powietrze, po prostu będzie urządzenie ciągle działało. Więc jeżeli gdzieś tutaj, powiedzmy ta folia by krzywo leżała, że w ten sposób powiedzmy, no to po prostu będzie ciągle, powtarzał się proces, albo po prostu będzie widać, że nie wyciągnęło powietrza do końca. No i tyle. Mamy zgrzane. Bardzo prosta czynność. Nic specjalnego. Dzięki.